Witam Was, moi drodzy, bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Medieval Dynasty i gra ze mną oczywiście. Niedzielny, witam Was serdecznie. Witam, witam. O, ona tam poszła, patrz, obrażona. Że wywaliłeś ją z Twojego domu. Bo tak właśnie okazało się, że Niedzielny przypisał naszą Iwonę do siebie, do domu. A teraz ją wywalił do innego. No i się obraziła, poszła, zobacz. Tam. O, nie, wraca, wraca, chyba się... Dobra, to ja przemyślała. Przestawię, bo ona jest mały, prosty dom cały czas. Ja ją przerzucę na ten 99,1. A, to teraz ją przerzucasz na ten? Dobra. Tak, akceptuj. O, idzie do mnie? W moją stronę idzie? Nie. Ona nie chce się ze mną witać. Dobra, a tam, słuchaj. Idzie do roboty. A, dobra. Dobra, to niech idzie. Mhm. Słuchaj, to do jakiego miejsca byśmy sobie poszli? Do Ostoi? Czy do Klonicy? Klonica jest... bliżej, ale po drugiej stronie rzeki. Ale wydaje mi się, że jest bliżej. Ja bym poszedł do Klonicy chyba. Mam, czekaj, bo mam jakieś punkty. Ty masz punkty. Wiedzy o przetrwaniu. A to sobie dodaj, dodaj sobie. No właśnie, tylko nie wiem gdzie. Survivalista. To sobie wezmę, nie? Żeby mi wolniej ten żarcie spadało. O. A weź. Proszę bardzo. Weź. Dowalę sobie punkcików dwóch. Nie żałuj sobie. No, 30% wolniejszy spadek. O, to ja lubię. To teraz powiedz teraz mi, to... czy do Klonicy idziemy, czy do... Dobra, mapa. Ja bym... Klonica. Klonice. Klonicy, tam nie byliśmy. No nie, nie byliśmy, no to idziemy. No dobra, idziemy. Czekaj, czekaj, jak trendy? Tędy. Idziesz ścieżką? Do jedzenia. A właśnie, z magazynu żywności. No, bo ja nic nie wziąłem. Ty masz? Jest tam coś? Mięso, co? Nie ma za dużo, zostawi im. O kurde. Okay, u ciebie w chacie mam jakieś suszone mięso. A ja nic nie mam. Ja wszystko zjadłem, ale i sprzedałem mnóstwo pieczonego mięsa ostatnio. Licząc, że mamy dużo. Mięso. Dobra, muszę wziąć, podzielę się z tobą. On i tak już tylko 50% jest warte. No mam dwie kapusty i z gliniznę. 25% kapusty to już nie do jedzenia chyba. No nie, też faktycznie to nie. Więc dobra, rzucę ci czy na ziemię, ci rzucę. A gdzie jesteś? Okay. Gdzie ty jesteś? Aha, tam. Dobra. Rzuć z ziemi będę jadł. Suszonego mięska ci sam zjadłem, ale brawo. Upuść. Dobra, masz piątkę. Dobra. Weź, ja 50%, o kurczę. Zeżrzem. Dobra, idę. Jestem najedzony przynajmniej. Dobra, to biegniemy. To biegnę za tobą, ale my musimy iść do Klonicy, to pewnie jestem tam. Jestem brudny, kuźwa. To się wykąpiesz, bo będziemy szli przez rzekę, przez most, to wejdziesz Klonica, do wody. Klonica, zobacz, o dobra, to tutaj. O tak, Klonica w tą stronę, idziemy. Tylko trzeba uważać na zwierzęta, nie? Weź sobie jakąś... Zbieram, sprzedamy. Mówisz? No bo... Dobra, sprzedamy. Będzie. Dużo smardzów, o. Zbieramy smardze, zbieramy, tak, smardze są fajne. Jadłeś kiedyś? Nie, nigdy. Też nie. Powiem ci szczerze, nigdy nie miałem okazji tych wiosennych grzybków wcinać. Od razu mi się przypomina ten... Kabaret. Animrumru. Tak, tak, mi też. Dziadek zakała rodziny smardze wyjada. Tak, ze koszyczka. No, dobra. Trochę nazbierane, biegnę. Chcesz bardzo. Się wymyć? To tutaj. O, ja też muszę. Idę. On da się kucnąć tutaj gdzieś umyć? Chyba nie. Już się kucam, ale tam trzeba wejść na głębszą wodę. Tutaj jest taka głębsza i można sobie kucnąć i się myjemy. Myju, bo bali na razie jeszcze niestety myju. Nie mamy. O! Myju. Ach, się umyłem. Ja też. Dobra, to lecimy. Mhm. Zobaczycie, ja mam tu... A, włócznia jest na dwójce. Dobra, trzeba wyjąć, bo jak nas coś wyskoczy... Tak, zaskoczy, dokładnie, to... dokładnie. Ja już tutaj mam włócznię w ręce. O, tam widzę domek. Tutaj widzę domek. Trzeba będzie go... Pisali mi też... O, jakie zwierzęta. Pisali mi w komentarzach właśnie, żeby te domki zwiedzać. I to... I jakiś obóz chyba widzę, czekaj. Żeby dokładnie je zwiedzać, bo można fajne rzeczy znaleźć. Czekaj, mam jakiś obóz. A? I... stro. Nic.
Do domki? Do domku wejdziemy, nie? Jest zalany. Ty, to jest łoś. Ale nie, nie bij go. Bije, czy... Nie bij go. Nie, nie bije nas. A my jego też nie. Nie, nie, nie. Dobra, tu jest jakaś ta... Nie mogę wejść. Ludek nie żyje. Zatruta żelazna strzała. O, weź, weź. Kilka ich ma w sobie. Miedziany nóż. Bierz, bierz. Monety. Strzały 20 zbieram. Lokalizacja kupców. Ale nie mogę go przeszukać. O kurde. Woda. Znisko. Więcej nie ma. Alcik, co nam pokaże? Już nic. Nic. Tylko zatrute strzały dostaliśmy. Ale dobrze, zawsze coś. No zawsze coś. Ja jeszcze ale raz. Coś jest, czekaj, czekaj. To weź obadaj. Jezu, ten łoś mnie straszy. Weź mnie, łosiu, nie strasz. Wejdę tutaj w ogóle? Badaj, badaj, badaj. Tak, tak, bo tu może też się da jakiś domek widać. To, o, jest, jest. Jest wejście? Wejście? Kucnij, kucnij. Dobra, wlazłem. Jest skrzynka. Wow. Dwa wiadra słoma i brązowy nóż. Dobrze, zobacz. Przyda się, przyda, bardzo dobrze. Brązowy nóż jest warty 310 kasy. Ej, no spoko. Aha. Tu mamy jakąś palisadę, jakieś... To jakby cała wioska zatopiona była, bo co? Nie? Tak wygląda, jakby cała wiocha była, dokładnie, spalona i zatopiona. A czekaj, gdzie my jesteśmy w ogóle? Jesteśmy... A, my jesteśmy na tym czerwonym bagienku, miejscu. Nie? Mhm. To ja tutaj idę do kolejnych domów. Zwierzaków dużo. Tak. Nie wiem, czy można ich łapać. Pewnie nie, ale mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli sobie jakieś oswoić, albo kupić, albo cokolwiek zrobić z nimi. Zebrać. To jest opuszczone? Nie. Chyba już nie jest opuszczone, nie? Tak to już chyba jest opuszczone. Myślisz? Beczka obrabuj, to raczej nie jest opuszczone. A faktycznie, obrabuj. Czekaj, czekaj, ale jest jakiś... Ale cały czas jesteśmy... A czekaj, gdzie my jesteśmy? Nie no, cały czas to jest ta, wiesz... Wino ukradnij. Ukradnij, ja to wziąłem. Koza samica, nóż. W nie mam noża, masz nóż? Żeby ją oskurować? Mam, no to chyba. Teraz wziąłem. Czekaj, wezmę te wino. Weź, wiesz, tutaj nikt nie mieszka, kradnę. To można kradnąć. Można kradnąć. Można jakich... kraść, tak. Można kraść, ale to pełno ryb jest w becy. Jak nikt. Ej, tu jest koleś. Ej, czekaj, tu jest koleś, nie. Uj. Jest Elryk tutaj mieszka. No, niemożliwe, że trucizna, tutaj... trucizna jest. Kamienny sierp, o kurka. Elryk wyszedł. Dzień dobry, Elryku. Hello there. Cześć, Elryku, mieszkasz tutaj? Jakie on ma oczy, kurde. Czy niedźwiedzie... Nie, czy niedźwiedzie srają w lesie, przyjacielu? Jasne, że ja tu mieszkam. Jestem królem bagien, skarbie. Boję się zagłębiać w ten temat. Tak, najwyraźniej mieszkasz na bagnach. Mm-hmm. Jak zarabiasz na życie? Tworzę słodkie ciasto. O tak, jestem artystą, a to kraina... Ta kraina jest moim płótnem. Nie, skuruj teraz! Co nie? Przecież nie piszę, że kradziono. Aha, dobra. Zanurzam pędzel w bagnie cały długi dzień. Zgadza się, kochanie. O Jezu, zanurzam pędzel w bagnie. Zgadza się, kochanie. Weź. Straszne to brzmi. Jakie jest tłumaczenie na ludzki język tego, co właśnie powiedziałeś? Nie mam pojęcia, partnerze. Moja praca jest tak nowa, że nie ma nazwy. Jestem gdzieś pomiędzy zielarzem a pieprzonym bogiem. Więc ważysz eliksiry i tym podobne. Mikstury, eliksiry, wyciągi, odwary, syropy, każdy specyfik jest dla siebie, jaki sobie tylko wymarzysz. Kłębuszku. Kłębuszku. Przerażasz mnie i fascynujesz jednocześnie. Czy widziałeś coś interesującego? Żartujesz sobie? Co tu jest nieciekawego? Widzisz ten krzak? Znalazłem tam martwego borsuka, a to drzewo? Nasikałem na nie. A ta skała? Czekaj, tej skały tu wcześniej nie było. Widziałeś go wcześniej? Powiedz mi, znasz tę skałę? Znasz? Ta skała cię przysłała, prawda? Czego chcesz? Ja pierdzielę, człowieku. Nieźle nakręcony. Jesteś szalony. Albo czy... Chcemy twojej duszy, Elryku, wiesz o tym. Wiedziałem, że ten moment nadejdzie. Dlatego sprzedałem duszę duchowi bagien, wy frajerzy. Żadnych duszy dla was nie... Żadnych dusz dla was, krajny ludki. Dobra. Kamienny sierp. O, kręci mi się w głowie od tej rozmowy, więc żegnaj. No, have a nice day. Dobra, już nie będę kraść, bo on jednak niestety
On nas obserwuje. Ale są inne domy. Gdzie widzisz kolejne domy? No tu. A, faktycznie. To już nie będzie kradzież chyba. To ty idź do tego, ja do tego. Dobra. Łuk refleksyjny, mam, 1%. Mam monety. A, się sprzeda. I miedzianą siekierę. Trucizna. Bierz, bierz. Jest jako weź, więc... To weź, weź, tak. Nie, nie, nie o, ten. Zatrute strzały. Bardzo drogie są, widziałem. Można dobrze sprzedać. Mówisz? Zatrute strzały. Strzały... Wszystkie mam... Mam ich... zatruta brązowa strzała 4 sztuki po 40 złotka. Wow. Żelazne 4 sztuki 50 złotka. Ja szczerze mówiąc używam dużo Łuk strzał. Refleksyjny 240. No, ale jest zniszczony, 1,4% to... tylko. Aha, no to można, bo ja łuk... Czekaj, ja też miałem łuk, ale chyba... Ile on ma? Chcesz, dam ten nie, poczekaj, ja mam łuk refleksyjny 8%. A, no to masz lepszy. No dobra, ale już przeciążony, cholewka. Chyba więcej tutaj nie znajdziemy, także idziemy dalej do naszej... Jestem lekko przeciążony, muszę się jednej siekierki pozbyć. Nie! Tu daj mi. Gdzie jesteś? No tutaj. Gdzie widzę cię? Biegnę. Nie wiem, gdzie jesteś. Przy domach? Przy domkach? Tych zwalonych. Dobra, idę. Halo. Czekaj, bo ja już odszedłem kawał dosyć daleko. Pobiegłem w stronę. Dobra, jestem przy domku i teraz... O Jezu, teraz się znaleźć. A, tutaj, dobra. Ale... Dobra, to wyrzucam siekierę na ziemię, jedną, bo mam... Obciążony jestem za bardzo. Dawaj. Ponad 30% tylko. Ale to się sprzeda najwyżej, no. To zawsze jakaś... Drewniany młotek, taki zniszczony, też ci wypuszczę. Czekaj, ja mam jeszcze miejsce, także... Bierz młotek, a tu dobra. Byłeś w tej chacie? Ja byłem w tej drugiej byłem. Ty byłeś w jednej, ja byłem w drugiej, no. No dobra, to spierdnijmy. To chodźmy, idziemy w końcu do tej wioski, co? No. Nie, no, po tych bagnach biegamy. Bielik tu występuje. O, widzisz. O, można się umyć przynajmniej dobrze. Czekaj, w którą stronę? W dobrą stronę patrzę. O, tam. Kaczki jakieś, okoń, kaczka. Kaczki są, tak. Okonie, pięknie. Będziemy czyści. Dobrze. Porządnie. Ja po tym skurowaniu kozy to troszkę mogłem być brudny. A, no. A co dało oprócz mięsa? Skórę. Skórę tylko. Ej, ty teraz tam musimy iść, tamtą stronę. Jelony tu występuje. Tak, tak. Dobra. Tak patrzę, czy trzeba będzie... A, jakieś liski. Nie, liski, jakieś króliki. Króliki, no. A, chciałem go dziabnąć, ale... Był szybszy. Widzę wioskę. Tak? Gdzie? No, idę. Ale tak. Tu mam wykarczowanego terenu, widać, pracują tu. W pocie czoła. O jest, widać faktycznie, no, wykarczowany teren. Ty, kto to zagościł? A, to szybka podróż jest. Woźnica. Woźnica, Dobra, to na razie nie. Nie potrzebujemy podwózki. Patrzę, co tu jest u góry. Coś można ukraść? Ty, ale ja nic tu nie widzę. Czekaj, może ja ominąłem już tą wioskę. Pewnie tak. No, ty jesteś 120 km gdzieś tam na bok. No, no. O, jest. Mają nawet tablicę z nazwą. O, widzę jakieś domki, wiedział, dobra. Jesteś, dobra, schowam włócznie, bo nie będziemy tu raczej walczyć. A jakiś tutaj... Ciekawego. O! Nie dan, jak nie dan, chopping nie. Wood, chopping wood. Tutaj jakiś koleś Tabor. Pracuje. O, dobra, to Tabor handluje, ale to dobra, to ty zagadaj, bo to... Czekaj, odcinek. Już idę do ciebie. Ja byłem... to Mila. 15 lat, no, trochę za młoda. Tutaj też pracuję, dobra. A zobaczmy, czy jest taki może ryneczek. O, to zobacz, ten wygląda... Czebor. Czebor. Hmm? Czebor wygląda na jakiegoś... Łowcę. Pokaż mi swoje towary. Ma bukłak, ma włócznie, ma łuk, mięso, solone mięso, suszone mięso. Dobra. To jemu łuk sprzedam. Wiesz co, to ja tak. Ja mu sprzedam miedzianą siekierę 6%. Proszę. Ja mu sprzedam...
smardze, bo smardze to wszędzie tak samo chyba kosztują wszędzie. Mhm. Nic nie dostaliśmy za dużo. Suszone mięso 12,5%. No nie wiem, czy się. Nie będę tego jadł, bo umrę. Co ja jeszcze mogę mu sprzedać? Mąkę nie, siekierę nie. Włócznia, siekiera kamienna, proszę bardzo. I mam drewnianą łopatę. Czy mam jakąś inną łopatę? Chyba nie. Butelkę na wino mam. Dwie sztuki. Proszę ci, sprzedam mu te butelki na wino, proszę. No i tyle, no więcej nie sprzedam. Możesz teraz ty do niego zagadać i sprzedać coś mu. Oj, czebor. Wary. Dobra, ja lecę i zacznę od łuku, ale za 1,8. Tam nie ma. Te strzały zatrute sprzedam. Słuchaj, poznałem pana Milobora, 57 lat i on ma zadanie jakieś dla nas. Wszystko w porządku wygląda, jakby pan cierpiał. Aż tak, to widać, cholera, starość, nie radość, a mnie dopadło wyjątkowo wcześnie, skoro już tu jesteś. Może pomógłbyś starszemu, schorowanemu człowiekowi w potrzebie? Oczywiście. Starsi zasługują na szacunek, zwłaszcza doświadczeni rzemieślnicy. Opiekuje się mną mój syn Radzim. Zwykle zaopatruje mnie w żywność i lekarstwo, ale dawno go nie widziałem. Wiesz, on jest łowcą. Musiał natknąć się na trudną sztukę do upolowania. Pewnie chcę, żebym go poszukał. Nie ma potrzeby. Jeśli jest zajęty pracą, nie przeszkadzaj mu. Weź proszę tę zakiewkę. Monety w środku są dokładnie odliczone. Sadowniczka Gniewosadka dostarcza mi żywność, specjalną dietę, a pszczelarka Myslibora przygotowuje mi lekarstwo i maści. Ciężka ta sakiewka, to muszą być ekskluzywne zapasy. Twój syn będzie miał u mnie dług, albo nie ma sensu przedłużać twojego cierpienia, idę. Ale co to jest? Wikt i opierunek, czy pan go sobie życzył? Nowe zadanie, ale zaraz, jakie zadanie? Zachowaj czujność, to dobra. Porozmawiaj z Gniewosadką i Myśliborą. Reputacja dynastii 100. Spoko, niech on sobie to śledzi teraz. Gdzie to? Wynurz się, zastanawiam, czy sprzedać. Jest nówka sztuka prawie. I 151 dają kasy za niego. No to śpię, to sprzedaj. No. Ja pójdę załatwić łącznie dla niego. Łącznie mam 450 kasy. Ja pójdę... Ile ładnie masz? 450? Ładnie. Dobra, gdzie jest... W jakimś sadzie jestem. O, tu jest pani. Dzień dobry, pani Gniewosadko. Witam, co cię do mnie sprowadza? Chciałbym odebrać żywność dla Milobora. Dał mi sakiewkę z monetami. Jedzenie dla Milobora, co przez to rozumiesz? Zostałem poproszony o przysługę przez Milobora. Powiedział mi, że jego syn zabierał od ciebie żywność. A, chodzi o specjalną dietę. Głupta z zemi. Zgaduję, że Radzim jest zajęty polowaniem, więc jego ojciec wysłał cię po zapasy. Śmierdzące i pełne much jak zawsze. Śmierdzące? Wiem, że to zdrowe jedzenie. Być może niesmaczne, ale muchy to chyba lekka przesada. Mój drogi, czy mówimy o tym samym? Specjalna dieta to nazywa przynęty. Stworzyłam ją dla Radzima, dla jego pułapek myśliwskich. Zgniłe mięso, spady z drzew, zgniłe jabłka i tak dalej. Dobra. Co? Karmi tym swojego tatusia? Czy ble łowca musi myśleć, że jeśli będzie karmił ojca tym samym pokarmem, które kusi dzikie zwierzęta, to staruszek nagle nabierze wigoru dzika? Wygląda na to, że łowca chce szybko przejąć dom i warsztat starca. Są skuteczniejsze trucizny niż zgniłe jedzenie. Zobaczmy tutaj. Nie chcę wtrącać się w prywatne sprawy myśliwych. Narobiłabym kłopotów tylko mojemu mężowi, który należy do drwali. Wolimy, gdy obie strony się nie kłócą, bierzesz to czy nie. To będzie 5 monet. Masz 5 monet. Wow. No git. Ciekawe. No git. Dobra. O, ktoś tam krzyczy u mnie, że czegoś nie ma. No właśnie też widzę, no, że coś zabrakło. Znowu. W drewutni, narzędzie chyba. Bo widzę, że brak jest. Myślibora, brak ej, narzędzi. Myślibora, poczekaj. Brak narzędzi. Drewutni. Witaj, no, co się do mnie sprowadza, trutniu? Milibor poprosił mnie o odbiór lekarstwa i maści na stawy. Nie wiedziałem, że jest chory. Dlaczego myślisz, że mam dla niego lekarstwa? Bo zawsze dajesz je synowi jego. Dlaczego od razu nie powiedziałeś, że chodzi o Radzima? Dostarcza mu miód, dużo miodu. Myślałem, że potrzebuje go do zrobienia alkoholu, więc wiem, że miód jest dobrym na przeziębienie, ale niewiele więcej. Więc nigdy nie miałeś żadnej lekarstw i maści?
Stary Milibor był pewien, że dostawał lekarstwa i maści od ciebie. Nigdy nie miałem takich rzeczy na sprzedaż. Nie jestem zielarką ani uzdrowicielką. Czekaj, czy on nakładał miód na skórę ojca? Biednego rzemieślnika? Musiały go cały czas kąsać owady. Nie chcę wnikać w jego szczegóły tego, co między nimi się dzieje. Oto monety. To za dużo. Wezmę tylko kilka monet z sakiewki. Jeśli chodzi o maść, zawsze mogę spróbować zrobić coś z wosku pszczelego. Życz ode mnie Miloborowi zdrowia i niech się tym razem skupi na jedzeniu miodu. Bądź zdrowa. Wow. Okej, okay, dobra. Dobry. Syn go tam coś niezbyt dobrze traktował. No ale cóż. Co ja poradzę? Nie dan. To nie. Gdzie jest ten pan Milibor? Ty jesteś? Oh, you have returned. Tak, jestem z powrotem. Więc co dokładnie z twoim zdrowiem? Ale nie chcę już tego czytać. Pokaż mi swoje towary. No i co, zrobiłem to zadanie czy nie w końcu? Zaraz. Nie, masz wykrzyknik 94 metry dalej gdzieś. To muszę do syna jeszcze iść chyba. Kurde. Rozmawiaj z Radzim. No. O, rany. Dobra, idziemy, chodź, nie jest daleko. Dobra, idziemy. 90 metrów, to damy radę. O, to jest jakiś ten, można ludzi będzie zatrudnić. Jak zrobimy questik, to tu wrócimy. Dobra. Dobrze idę? Tutaj gdzieś siedzi, patrz. O, jest jakaś budka. A, myśliwym. On jest myśliwym. A, w chatce myśliwego. Radzim, tu siedzi. O, ciemno się robi. Tu siedzi misiek. Chodź tu. A tam ktoś siedzi, czekaj, kto to jest? W kapturze. Jaropelk. Radzim, jestem zajęty, czego chcesz? Twój ojciec mnie prosił, abym kupił ci mu żywność i lekarstwa. Mam je przy sobie, ale nie są najlepszej jakości. Cholera, stary musiał już zjeść poprzednią porcję. Pochłania coraz więcej jedzenia. Czyżby zdrowiał? Zresztą to nie moja sprawa, niepotrzebnie się wtrącasz. Najlepiej, jeśli o tym zapomnisz. Wykonałeś swoje zadanie, możesz już iść. A zanim się odwrócisz, napięcie, gdzie jest sakiewka z resztą monet. Skąd wiesz, że w saszetce pozostały pieniądze? Okłamujesz go i zabierasz nadmiar monet dla siebie, prawda? Nic o nas nie wiesz, a już wydajesz wyrok. Mój ojciec to podły, zawisny potwór. Nie może już znieść tego, że nie jest w stanie już polować. Nie zawaha się przekazać domu i warsztatu komuś innemu, jeśli mu nie będę służył. Jaki rodzic mści się na swoim spadkobiercy z czystej zazdrości? Najpierw straciłem matkę, zmarła na gorączkę spowodowaną głupim przeskaleczeniem nogi podczas zbierania jagód. Mój ojciec obwiniał mnie o to, co się stało. Oddaliliśmy się od siebie, po czym stoczył się i przestał o siebie dbać. Zawdzięcza swój stan wyłącznie sobie. Nawet znalezienie nowego rzemiosła nie osłodziło jego gorzkiego życia. Dobra. Co mu tutaj wybrać? Nie znałem twojego problemu. Masz to. Dziękuję za uszanowanie mojej decyzji. Nie zawsze dobre intencje wystarczą, aby pomóc. Dokonałem wyboru. Mam nadzieję w takim razie, że zaznasz spokój. Nara. O, reputacja poszła. No i jest. Nieźle. Słuchaj, ja nie mam pochodni, a jest ciemno. I dobrze by było, jakbyśmy poszli spać, ale nie mamy gdzie. Ekwipunek już ci daje pochodnie. Prosta pochodnia leży na ziemi. Hop. Dziękuję. Dobra, co robimy? Jest dopiero... To jest noc, no, ale... Trzeba wrócić do tego, bo nie mają narzędzi, więc nie robią. Do domu? No. To tak na odcinku, czy robimy to jakieś cięcie? No, czy po prostu biegniemy? Po nocy możemy szybko. O, czekaj, coś tutaj. Tutaj jest ten. Czekaj, tu są ludzie do zatrudnienia. No właśnie, mieliśmy iść do ludzi, chodź, idziemy. Tam trzeba obóz jest niedaleko. Emerylka. A nie, jeszcze chcemy faceta, poczekaj, mamy tylko jednego faceta. Ale on ma trzy w takim chyba. Ta ostatnia ikonka to jest warsztat chyba, nie? Mhm. A my chcemy kogoś do warsztatu? A my pracują u nas. A. Muszą być. Jest tutaj ta ma z trójką wydobycie, bierz tą. I Ildefonsa. Ildefonsa ma wydobycie, dobra. I ma ten, ma też. Rolnik. No, i Ildefonsa będzie wydobycie robiła na razie. Tworzę nową osadę, szukam dobrych ludzi, którzy chcieli do mnie by dołączyć. Świetnie, do zobaczenia. Dziękuję, Ildefonsa. Weźmiemy tam gdzieś przydziel.
Do tego dużego domu tylko, no bo dobra. Chyba dwie dziewczyny nie mogą być w jednym małym. Dobrze, Ildefonsa. Czekaj, to może zróbmy tak. Ildefonsa. Wolne miejsce, przypisz dom. Nie mamy domu dla niej? Brak budynków, dlaczego? Ej, jak to możliwe jest, że... Do naszego nie może? Przecież... Może dlatego, że jeszcze tam nie doszło? No nie, to bez sensu. Czekaj, no, zobacz, ja robię Ildefonsa, robię zarządzanie, czekaj. Znaczy za chwilę, no. Nie, no jest, wolne miejsce, przypisz dom. No dobra, no i co? I ja no zrobiłem i nie ma domu, no. Wow. Może nam musimy być na miejscu, we wiosce. Albo ona tam jeszcze nie doszła. Ale do dużego nie może, to dziwne, tam cztery osoby przecież no właśnie. Normalnie wchodziły. Nie kumam tego. Też nie chodzi. Kumam. Poczekaj, ale Deder, co... O Jezu, nie ten przycisk. Deder ma... Domy. Patrzę, cztery domy. Prosty dom, masz 2x4, więc ona powinna tam wejść. Mały, prosty dom, wszyscy są 1x3. Dobra, wiesz co? To chyba trzeba biec do domu. Nie wiem, o co chodzi. My jesteśmy te niebieskie ludki? Zobacz sobie, wejdź w zarządzanie i domy zobacz. Myślę, że biegniemy do domu, ale to już przy okazji. My jesteśmy... Jakie niebieskie ludki? My mamy... No jak wejdziesz na domy i zobaczysz, to w dwóch małych domach są takie niebieskie postaci. A tak, to prawda. To są nasze domy? Najprawdopodobniej tak. Tak. To czekaj. Ildefonsa, przypisz dom. No i nie mam domu, możliwości. Być może, wiesz co, musimy być zarządzaj przypisaniem? Nie. Może musimy być... Dziwne. Dobra, ja biegnę. Dobra, ja biegnę też do domu. Do naszej wioski. To co, z widzami widzimy się już na miejscu, żeby nie musieli z nami tu biegać po polach. Dokładnie, no także robimy cięcie przytniemy, i... tak. I ten, widzimy, i widzimy się za moment, tak. Witajcie kochani, jesteśmy już na miejscu w naszej wiosce, jest dzionek, przespaliśmy się i jakiś jest problem cały czas, ponieważ naszej Ildefonsy nie możemy przypisać do domu. Słuchajcie, zobaczcie, jest Ildefonsa, naciskam na nią, idzie dopiero, przypisz dom, nie ma domu dla niej. Biorę domy, prosty dom na przykład, jest tutaj Stanisław i Nieluba, mogę dopisać jeszcze dwie osoby do tego domu. Mamy, ten domek jest Iwony. Też mógłbym przypisać jeszcze osobę. To są nasze domki. Nie, do Iwony nie przypiszesz, bo nie mogą dwie dziewczyny razem mieszkać. Ani a może dlatego nie możemy przypisać do tego dużego domu, bo to jest też facet z kobietą. No ale myślałem, że tam można dwie pary wrzucić. Najwidoczniej nie. Dobra, trzeba chałupę jej stawiać. To trzeba nową chałupę postawić chyba. Tak jest, już buduję. No to dawaj, no to postawimy nową chałupę. Mały, kurczę. Mały, prosty domek. Dobra, a dajemy kamienie, no czy na razie patykowy? O, da się. Dobra, da się. Kurczę, jestem strasznie głodny, czy jest coś do jedzenia? Nie wiem, byś musiał zobaczyć, czy... O, starving. I'm starving. Kamieni. Jabłko, zjem sobie jabłko. Cóż, trudno. Kamienie, mamy jakieś kamienie? Wyrzucałem jakieś kamienie. Do tego już nic nie ma. Już nic nie ma. Ale sztabki cyny mamy jakieś za to. Tak, to się zebrało. Kurczę, Jezu, ja same jabłuszka zjadłem, ale głodny jestem. Ja mam suszone mięso jedno, dam ci. Jestem sam głodny, ale jeszcze nie tragicznie. Ale dlaczego nie ma w takim razie, kurczę, mięsa nigdzie? No co, oni nie ten? No zżerają. O, skubańcy. A to może trzeba... Nowego myśliwego, albo drugiego. Jaki on ma tam ustawione te? To zobacz. Warsztat nie. Dobra. Łowiectwo. Karta myśliwska. Kamieni nie mam. Czy są jakieś kamienie? No, tylko 40% ten, czekaj. Wiesz co, zrobię mu... No, żeby zostawił niech trochę. Mniej. No, więcej mięsa ma robić po prostu. Bo tu futra, jakieś takie pierdoły zbiera. Weź gościu jedzenie. 65% tak. Mięsa teraz będzie zbierał. Piórek też nie trzeba, 5% wystarczy.
75% będzie jedzenie, teraz mięso. No to dobrze, bo my potrzebujemy jedzenie, kurczę, oni nam wszystko zjadają. No, tak nie może być. Będzie jeszcze więcej, bo kolejną osobę żeśmy tu zataszczyli. Szukam kamieni. No ja znalazłem trochę. Także dobra. Coś tutaj mam. Weź. Włócznie. Smardzy nie chcę, kamienia chcę. Patyka nie chcę, kamienia chcę. Kamień. Tu mam troszkę kamieni. Dobra, ja już mam. Powinienem mieć wszystko. Dobra, jestem, to pozbieram więcej, żeby już były na... Znowu brudny jestem, ja cię nie mogę. Ja już jestem też cały tutaj plany. Ufaj, tany. No, 10 mam, dobra. Kłody, cyk, za mało. Mamy jakieś kłody tu? Powinny być. 20 sztuk, super. Nie wiem, wezmę 9 na razie. Dobra, wrzucam kamienie. I... pyk. Jaką pyk. Ty, a to ściany, ja miałem zrobić inną? No kamienną, nie? O Jezu, ja już zbudowałem je tą, kurczę. Ale wiesz co, to może zróbmy na razie na szybko. Na szybko, no. Faktycznie, na szybko zróbmy składę. Żeby po prostu były z tego materiału, który mamy. Dobra. O, patyków tu mamy. Pyk. Dobrze. Jeszcze do środka. Kuźnia! Ha! Mamy w końcu. Możemy odblokować kuźnię. Dobra, to teraz tylko patyki. I słoma. Mam. Kłoda? Mam ze sobą, więc... Kłoda. Jeszcze brakuje ile? Dwóch kłód. Nie, jednej chyba kłody tylko. Albo dwóch. Nie. Dwóch kłód. Może nie być, bo... ja wziąłem wszystkie ze z tego, chyba że już może w magazynie coś jest jeszcze. Patrzę, kłoda jedna jest. Dobra. Ale to trzeba będzie ściąć ręcznie. Czy ja mam siekierę? Nie mam. Zniszczona. Czekaj. Brakuje jednej kłody. Miedziana siekiera. Przypisz. Dobra, ja mogę iść ściąć już. Mam siekierę. Ja też mam, na wszelki wypadek, nie zaszkodzi więcej. Ciężka praca. Ciężka praca. Ludzi to już się nie tak łatwo zarządza tym. Dobra, kłoda. O, jeszcze kurde, to wpadało w jakiś... Nie no, bez jaj. Plonu tylko dostałem dwie te. Z czego? Dwie kłody. O, to dziwne. Powinno być 4, nie? Albo 3. No. Tylko, że ten mi... Ukończono prosty dom. Dobra, jest. Dobra, to przypisam. To od razu zobaczę, czy mogę panią przypisać Ildefonsę do... I teraz jest dom. Tak, jest, jest. Akceptuj. Dobra. To teraz miejsce pracy. O, i teraz... Nie, no jedną. To ona ma być kim w końcu, bo teraz już nie... Czekaj, czy kim ona ma? Ona ma trójkę, ma nam wydobywcze, czy na polu siedzieć? Na razie, wiesz co, tak o, szopę zrobiliśmy, bo mieliśmy, też, no, no mieliśmy teraz postawić ten warsztat. Znaczy nie warsztat, tylko kuźnię. I tam ją dać, żeby narzędzia robiła. Ona jest dobra do tych narzędzi? Pokaż, dziewczynce, co ty masz. Ona jest do, ona nie jest dobra nie, w wytwarzaniu, ona, nie, ona jest wydobycie i rolnictwo. To tam ją. Myślisz, że do tego? Do wydobycia? No, jedzenia brakuje. No dobra. Mówi, no to ją nie ma jedzenia. Przypiszę w takim razie do produkcji, do wydobycia, czekaj, wydobycie. No bo nie ma jedzenia, wszystko zeżarli. Chata wydobywcza, tutaj ją przy... Kilof i łopata jest nam jest potrzebne dla niej. Dobra, my przypisz pracownika. Nie ma. No, ho, ho. Przypisano Ildefonsę. Dobra, jedzenia nie ma, mówisz. Kurde. O rany. Trzeba... Dobra, czy ja mam łuk?
Jakiś mam, a strzały? Jedną chyba. Czekaj, zobaczę, może uda mi się iść zaupolować sobie coś. Zrób strzały, idź zrób strzały w tym. Łosia mam tutaj, mam walnąć łosia w łeb? Nie, on mnie zabił. W jednym tym to nie dasz rady na pewno. Bo ty sprzedałeś te zatrute strzały, nie? Mhm. No ale zatrutych nie chcę, bo to nie wiem, czy jedzenie się nadaje. Zatrutego. A, to też prawda. Czekaj, sarenkę tam widzę. Czegoś mniejszego. O, sarenkę możesz trachnąć. Były króliki, pamiętam. Gołębi to nie chcę, to za mało jedzenia. Jest królik. Uciekają. Nawet dwa są. Aj, moja strzała. Miedziana strzała. Pyk. Goń go. No nie wiem, gdzie on poleciał i teraz... A nie, upolował. Jest, zabity. Tylko, że ja nie mam noża. Cholera jasna. No i też nie mam. Zatrutą strzałą strzeliłem jednak. Jak się robi nóż? Mam dwa króliki. Weź tego, weź... A, dobra, wiesz co? Jest w... u myśliwego. Dobra, jak się robi nóż z ręki? Już robię kamienny. A właśnie, czy ja mogę robić... Może też zrobię kamienny nóż na szybko. Nie zrobię, bo potrzebuję mi kamienia. Ale idę do tego. Tylko teraz... To teraz gdzie są te króliki, co ją katrupiłem? O, dziw. Ja poszukam kamienia w okolicach mojej łani. Jest, są bardzo blisko. Cyk. Cicho bądź. On mówi mi, że starving cały czas. Dobra, wytwarzam nóż i będę mógł oskurować. No bez jaj. Zabiłem dwa króliki i nich nie widzę? Jest, słyszę jeden, wilki. Ale drugiego nie widzę. Słyszę wilki. Dobra, skuruję króliczka. Ty, tutaj coś garcia brakuje. Tutaj coś leży, łania leży jakaś, ty druga. Dawaj, skuruj. Kurczę, ale sama z siebie leży? No to nie wilkiem mu polował. A, to pewnie za chwilę mnie zaatakuje. Ej, zaraz, tu jest człowiek. Tu jest człowiek. A, to no, może jest nasz myśliwy. Możliwe. Szukam drugiego królika, którego ukatrupiłem. Ty, to jest nasz myśliwy? No bez jaj. Chyba nasz. Stoisław. Stoisław, ja nie wiem, czy to jest nasz. Ale chyba tak. Dobra, idę ugotować trochę jedzenia. Będziemy mieli papku. I kończymy odcinek. Kurde. Nie możesz znaleźć królików? Nie mogę znaleźć. Tego jednego znalazłem, drugiego nie mogę. Był przecież dosłownie kawałeczek dalej. To jest mój dom. Najgorsze jest to, że Alt go nie podświetla. O Boże, wymagana pochodnia, nie? U kogoś w domu się pali ogień? Nie. Dobra, no nie znajdę tego klika, żeby go w ucho strzeliło, no. Ty, no nie mogę, pochodni nie mogę, nie mam... O kurczę. O Boże, nie. Dobra, idę następne króliki męczyć. Ja muszę iść po słomę, nie, żeby pochodnie zrobić, i zapalić ognisko, rozpalić i zjeść, no i ugotować. No niech to. No dobra, zabawa, normalnie zabawa. Dobra, tego już nie odpuszczę. Ty, ale... Tak jestem brudny, więc mogę się utaplać. Dobra. O Jezu, gdzie jest słoma jakaś? Kolejne dwa miejsca. Ty, słomy nie ma nigdzie żadnej. O kurde. Jak nie ma słomy? No szukam. Trzciny są. O, jest, dobra. No odcinek taki dłuższy wyjdzie nam. Szukam królików. No trochę tam wytniesz, więc... Znaczy tamto zrobiłem przerwę, wiesz? No, ale to mówię, się trochę będzie krócej. Dobra, wracam, mam 4 mięsa, no zawsze coś. Dobra, coś tam mam. Też mogę zrobić słomę. Jeżeli mogę zrobić pochodnie, mogę ugotować to mięso.
zjeść, bo ja normalnie już umieram prawie, że mam taką małą kreseczkę tylko jedzenia. Uff. Ciężkie. Ciężkie życie. Na przednówku jedzenia zabrakło. Ale jestem ciekaw, dlaczego w tym dużym domu, tak to się nie opłaca takich dużych domów wtedy budować, nie, skoro tylko dwie osoby mogą być. Można... Właśnie, jak to działa? Może widzowie wiedzą, czy to chodzi o to, że musi być dla dzieci tylko więcej? Bo tak to tylko jedno dziecko, a tak to dwoje dzieci może być? No najprawdopodobniej, nie? Dajcie znać w komentarzach. Dobra. Dobra, rozpalam ognisko i robię mięcha. 4 sztuki. Już 2 sztuk brakuje dla nich. Widzisz jak żyją? Stwórz 24 mięsa. No to ty ładnie masz, ja mam tylko 4. Ja im rzucę... Ej, otwieraj drzwi. Ja im rzucę to do tego. Do spiżarki niech mają. 4 brakuje. Wszystko z żali. Już im daję jedzenie i wezmę dla siebie i dla ciebie, jak będziesz głodny też. Ja 4 im rzucam. Dobra, mają tam jakieś 4. Dobra, ja im też dorzucę. I ojciec. Pieczone. Dam im ile? Połowę? No. 14 dam im, dobra, macie 14. Daj trochę, bo 15. Przyznam się szczerze, że trochę głodny jestem też. No ja jestem bardzo głodny, także już ci daję, poczekaj. A ty to rzuciłeś na ziemię? Nie. No na ziemi leży jedzenie. To jakieś leżało, ale to nie moje. Czekaj. Chętnie to zjem. Dobra, zjadłem suszone mięso, ale nie dało mi to zbytnio. Upuść, daję ci 5 sztuk, proszę. Okej. I sam też zjem. No. Muszę się wody też napić. 5 sztuk, jest jeszcze to. O, i mam 84%. Dobrze. No, jest dobrze. To chyba kończymy odcinek, co? Dobra, tylko coś jedno chapnę. To jest zatrute, bo mam truciznę. Co było zatrute? Mięso? Mięso. No. To czemu z podłogi, z ziemi jadłeś? Nie, no pieczone wziąłem, zjadłem. No ale ileż chwilę, ale pewnie miało mało... Znikło. Aha, dobra. Nie, no to co ty zrobiłeś? Świeże, 100%. A to dziwne. Jeszcze jedno zjem. Nie, teraz nie. No dobra, nieważne. To co, kończymy, jest nie? Okay. W ogóle na twarzy jesteś brudny. No brudny, bo nie jestem, brudac jestem. No dlatego właśnie się zatrułeś, bo jesteś brudny. A, bo jestem brudny. No tak, nie wolno jeść na brudasa. No. Dobra, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Czekamy na wasze komentarze, porady. No i widzimy się u niedzielnego w następnym odcinku w środę. Trzymajcie się ciepło. A może inaczej? Może zobaczymy się wcześniej jeszcze? A zobaczymy. Bo może mamy takie małe plany, więc zobaczymy. Może tak. Będziemy was... śledźcie nasze kanały. O. No właśnie, może coś się zmieni. Dobra, to trzymajcie się. Hej, hej. Na razie, cześć.